Siemano, 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 witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zandi. Nie spodziewałeś się tego, drogi widzu, co? Nie spodziewałeś się, że znowu to nagram, co? Myślałeś sobie, ham, minęło 2 miesiące, nie nagrał, to już nie nagrad. Nie. Filip, kolego, dziękuję, czy przypomniałeś mi, że mam taki serwer na komputerze? Co ja kliknąłem, nie to co trzeba w ogóle. Wszystkie podki sobie użyjemy, ale nie od tego zaczniemy oczywiście. Jak widzicie, 33 level miałem chyba podczas ostatniego odcinka, właśnie ten 33 mi został. To jest siódmy, jak się nie mylę, siódmy Zandi. Więc przejdźmy do tego, co chciałbym wam właśnie pokazać. Bo tak też nazwę w sumie ten odcinek, żeby zachęcić, żeby tutaj obejrzeliście. Bo jednak może nie każdy o tym wie. Oczywiście grafika jest zmieniona, ponieważ jestem na drugim ekranie w tym momencie. Więc tak. Chcesz zarobić 2,5 tysiąca złotych? 2,5 tysiąca! Wystarczy, że osiągniecie maksymalny poziom 135, który zostanie odblokowany w weekendowej aktualizacji, czyli już jutro! Już jutro! Ludzie, mamy dzisiaj piątek, no nie? No, jutro będzie. Wystarczy w kolejnym poście dotyczącym aktualizacji na naszym serwerze. Poście zostawiam zdjęcia, zostawiam wam dungeon, na którym poświęcimy czas, możemy zdobyć ekwipunek do expa. W kolejnym przedstawimy zmiany do nowych graczy dungeon, na którym będziemy mogli używać zdobycia unikalne przedmioty. Do aktualizacji wejdzie i zastosujcie część youtuberów, która pomoże dodatkowo zwiększyć ilość graczy na serwerze, ale zapomnijmy o żywieniu współpracy z kimś nowym. To klikamy na zdjęcie oczywiście, przechodzimy do tego. Ech, kurde, Facebook! Nie teraz, proszę. Pula nagród 2,5 tysiąca złotych. Prezentacja przyszłość serwera. 135. Sielalala. Oczywiście losowanie SM odbędzie się już 19, czyli w niedzielę. Pierwsze miejsce 100 zł. Znaczy SM za 100 zł. 75, 50 i potem po 30 do 10 miejsca. Co my tutaj mamy? Ja chcę się dowiedzieć, jak to ten konkurs cały tutaj będzie, tak? Przyszłość serwera. To tutaj. Aha! Czyli aktualizacja odbędzie się dzisiaj. Odbędzie się dzisiaj, tylko że właśnie wyłączą serwer i włączą tam o którejś godzinie, żeby no life'y mogły zacząć startować już, tak? W gotówce czy też wielu nie wiem, co się bardzo. 2,5 tysiąca w gotówce, co ja mam jechać do nich? Weźcie mnie. Galeria zdjęć, co my tutaj mamy? 134 level, wbiłem zbroja X plus 9. Zbroja X, no proszę bardzo. Pasek pustki, potwory plus 5. Co to jest? A, klikam na tego kwiatka? O, tutaj chyba używam, tak? To wiem. No, czyli jak widzicie, warto przyjść, warto sobie sprawdzić. Również możecie wziąć tutaj udział właśnie w tym konkursie na fanpage'u. Widzę, że tutaj 95 osób napisało. Myślę, że nie wszyscy. Odnośnie samego konkursu, ponieważ również może mieć jakieś pytania czy też zapytania do serwera, ale kto to wie, kto to wie, ja tutaj nie wiem. Panie Orku, ty chamie, co mnie zasłaniasz? Jep. Aha, ja tutaj mam kozacki damage. Co to kurde, nie mam combo nawet? Mam combo. Come on. Jezus. Nie dam się. Pan umrzyj, że se kuźwa, no. Instrukcja odbicie. Ja nie pamiętam, co tutaj. A co, nie ma znowu darmowego item shopa teraz? Pójdziemy, sprawdzimy. No, come on, padajcież, kuźwa. 24 level, jakbym dobił, to bym sobie tą zbroję założył. Ale never mind, mamy jeszcze na to czas. To co głównie tutaj chciałem właśnie przedstawić odnośnie Zandi, to już wiecie. Oczywiście pozdrawiamy Filipa, który tam właśnie przespamił, żebym coś z Zandi coś nagrał. Cieszę się, że ktoś jeszcze o tym pamięta w ogóle. Cieszę się, że też osoby, które są z innych serwerów, mi się wypowiadają. Naprawdę bardzo mnie to cieszy. Autostakowanie, zarąbista opcja, polecam, polecam. Wow!
Mapa nam się zmieniła. Co to są dungeony? Będziemy zobaczyć, no nie, mnie nie było tutaj na serwerze przez 2 miesiące. Ogólnie zaraz sobie idę jeść, to tak trochę mówię tak szybko, 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 bo już kurwa chcę jeść. Co my tutaj mamy? Wieża demonów, no to wiadome. Komnata Balance to... Diabelskie katakumby. Twierdza Razadora. Strażnica Nemere. Erebu. Handlarka Różności i Orkowa Twierdza. Tak? Nie wiemy co to. Ja to jeszcze nie byłem. Ale pójdę sobie zobaczyć co jest Orkowa Twierdza. Panie Handlarko, witam bardzo serdecznie. Orkowa Twierdza, co to za... Jak zajebisto zrobiona mapa ogólnie. Piękna, no nie? Wow, czy jest szedłem na dół? Panie administratorze, jeżeli pan to ogląda, proszę to naprawić. Bo tutaj ludzie wypadają przez te barierki z tego molo. Dobra. 30 poziom. Kurwa! Widzicie to? Co to jest? Aha, przenieśliśmy się tutaj. No co, idziemy wpieprzyć tym orkom na orkowej wieży, to nie? Orkowa twierdza, witam orkowej twierdza, pewnie pojedynczych hord orków. Yes, sir! No to dawajcie ich wszystkim w pierdziele. No, który pierwszy? Chodźcie. Jeep! Tutaj trzeba płacić, nie ma autopotek, nie ma autopotek, nie ma autopotek, nie ma autopotek! Sztuka wojny, podnosimy. Czy nam się to przyda? Nie wiemy. Coś miałem kuźwa tutaj. Panie biologu? Jak to nie mam? A to są porka plus. Ja pierdolę. Dobra. Ulepszamy oczywiście siłę, żeby mieć większe pierdzielnięcie. Zaraz umrę! Łe! Co to kurwa było? Przepraszam, że się tak uniosłem, ale kuźwa zaatakowały mnie same. Tutaj miałem agresywny włączony, czy jak? Dobra, automatyczne odnowienie. Agresywny miałem. Jeb, zwirka, kurde. Co to jest? Co to jest? Zablokowanie team? 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 Co? To się team serwera, tak? Dobrze rozumiem? Panie orku, panie orku. Tak, na konia jedziemy. Znowu umrę. Czuję, że polegniemy. Kuźwa mać. Ale serwer nie jest w ogóle zlagowany. To już jest duży plus. Bo wszystko płynnie, pięknie śmiga. Filip, powiedz mi, co chcesz zobaczyć w następnym odcinku, jeżeli to obejrzysz, co? Bo ty mnie tutaj zachęciłeś, to ty mi musisz tutaj rozkręcać serię. Co mam teraz zrobić, kolego? Oczywiście ja na sami dalej nagrywam, dalej tam rozwijam postać, ale no... Jeżeli, kurde, tutaj kolega poprosił, że on też jego jest ciekawy, no to ja oczywiście, że to nagram. Bo ja lubię wracać na serwery, na które grałem, czy też gry, w które grałem. Przede wszystkim dlatego, że już wiem, co tam się robi. Dobra, teraz czarne orki, to już będzie jazda, no nie? Trzeba najpierw wypierdzielić im zwirka! O Boże, zaś uśniegniemy już. Ogólnie sobie zdałem właśnie sprawę, że ja całe życie w błędzie byłem. Ja zawsze uważałem, że najlepszym jedzeniem to jest, kurwa, kebab. Takie wiecie, takie ten... w sensie, że i z kimś coś zjeść, no nie? Gówno prawda! Bułka czosnkowa. Jedliście to, kuźwa? Albo bagietka. Ja pierdzielę. W ogóle mnie namówili zeski,
czy ze sportowej klasy. Mówią, chodź stary, jedziemy do Biedry, no nie? I tam na przerwie mieliśmy chyba 20 minut, kurwa. Wstaliśmy w kolejce przez 15,5. 4 się szło. I... naprawdę, bułka czosnkowa to jest mistrzostwo świata. Ja w ogóle czosnku nie lubiłem, ale jak jem tą bułkę, to kurwa zaczynam... myśleć, że ja kurwa całe życie w błędzie żyłem. Czosnek to jednak dobry jest. No ja zaraz mnie szlak trafi! Ogólnie strasznie mnie to trafiło w serce, jak mi gościu napisał, że obejrzał pierwszą minutę mojego odcinka poprzedniego sami i nagrywam to, jakbym to robił za karę. Gościu! Ja to nagrywam jako moje hobby, kurwa. Jestem to mogę nagrać, mogę sobie nie nagrać, jak sobie tak nagrywał, jak sobie będę tak nagrywał, to już jest tylko moja sprawa, od tego zależy, jaki mam humor, tak? Tylko teraz jestem bardzo zadowolony, bo kurwa jestem po 4 lekcjach, w tym dostałem trójeczkę i piąteczkę. Trójeczkę z matmy, piąteczkę z niemieckiego, możecie mi brać brawo, bo ja niemiecki w ogóle nie umiem. Nie wiem, nazwę ten odcinek, wygraj 2,5 tysiąca złotych i kurwa z dopiskiem bardzo pobudzony Acynox, kurwa. Ogólnie bardzo się cieszę, że cały czas utrzymujemy się w granicy 800 subskrypcji, no nie? Znaczy mi to tam nie przeszkadza, żeby było 100 widzów, żeby było 10,5 tysiąca, to mi to wisi, no nie, ale... no wiadomo. Jak tak idę sobie i na przykład brat się pyta, ile tam masz subskrypcji, ja mówię, prawie 800, chłopie. A mamy soporka. My soporka, to oddamy temu hamowi, no nie? Nie pomyślnie, ty... Co? Bez kapitanu wraz z ich obstawą. Bez kapitana to już kiedyś biłem, no nie? To jest ich obstawa, tak? Kurwa. Miał być odcinek krótki, myślę tak 10 minut sobie coś porobię, a tu kuźwa wyjdzie na to, że będę tą mapę robił. Ile ta mapa jeszcze ma? Ja pierdziu. Wziąłem zaś spota. Ale wbijemy level, założymy lepszą zbroję. Tak jest. Nie wiem, co cię to ogląda, że ja tutaj będę się z tym napierdzielał? Mi się wydaje, że bardzo niechętnie, co? No myślę, że najważniejsze, co miałem powiedzieć z tego odcinka, czyli ten konkurs 2,5 tysiąca złotych, naprawdę, jeżeli macie ten 120 level, to... czadu, no nie? To na początku tutaj ile było? 1000 zł? Nie, 10 tysięcy chyba. Nie pamiętam, ja w każdym razie nawet się do tego nie przymierzałem, żeby rywalizować z tymi graczami, ponieważ ja nie mam czasu, żeby grać teraz. Ja muszę się nie dość uczyć, co jeszcze robić i jeszcze, kurwa... pozbierać sam w sobie. Tak więc zapraszam was bardzo serdecznie do rywalizacji. Będzie dzisiaj o którejś, prawdopodobnie o północy. Będzie aktualizacja, serwer zostanie wyłączony i pewnie włączą go nad ranem. Jest sobota, no to wiecie. Większość kuźwa graczy to są osoby, które jeszcze nie muszą robić i albo mają wolne soboty. Tak więc lecicie z tematem i powodzenia wam życzę. Widzimy się w następnym odcinku. Strzała.